ja jak oglądam Kuchenne Rewolucje 5 czy 6 raz, zwracam poza daniami dużą uwagę też na pani stroje. Czy to jest też dla pani ważne i pani się prezentuje przed kamerą? Ważne, bo wtedy tak się czuję psychicznie, a nie inaczej. Muszę się nastroić do miejsca, pory roku, pogody, miejsca, w którym śpię, miejsca, z którego wychodzę i do którego wchodzę. A dzisiaj też wybór kreacji trwał długo? Nie, został wymyślony tydzień przed ramówką. Już te 2 dni przed ramówką. Chyba wszystko na Magdy Gessler, bo to są takie terminy dość hardkorowe, bym powiedział. Tak, ale wydaje mi się, że wtedy się wszystko udaje. Jeszcze chciałbym zapytać o fenomen Kuchennych Rewolucji. Ja wiem, że pewnie to pytanie padało już wiele razy, ale właśnie co takiego jest, że... Fenomenem jest, że jestem prawdziwa, że nie udaję nikogo, kim nie jestem. Że bardzo lubię ludzi, jestem ich bardzo ciekawa i bardzo chcę im pomóc. Ponieważ sama miałam kiedyś kłopoty jako restaurator i w dalszym ciągu mam kłopoty jako restaurator, ponieważ wszyscy ludzie, którzy gotują, mają restauracje ciągle, im się to nie kończy. To jest jak syzyfowa praca. Jeżeli już są prawie że na górze, to coś się może zdarzyć, że mogą być o kilka stopni w dół albo spaść w ogóle na głowę. W związku z tym jest to ciągła, nieustanna dbałość o gości, o atmosferę, o energię, o kolory, o smaki, o produkty, o własny stan ducha, żeby dać temu radę. Czy coś zaskoczyło panią na planie tych najnowszych Kuchennych Rewolucji? Ogromna miłość tych, którzy mnie proszą o pomoc. Już się nie boją? Okropna nienawiść i zawiść kobiet, które widzą, że prowadzę Kuchenne Rewolucje. A jest jeszcze bojaź, bo w tych pierwszych edycjach było tak, że oni nie wiedzieli. Że są kobiety, które proszą mnie o pomoc, a potem chętnie by mnie zabiły. I są wtedy krzyki, wrzaski? Nie, jest psychoterapia.